Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Środowe orzeczenie Suwalskiego Sądu w sprawie ekspedientki, która odmówiła obsługi osobie bez maseczki, ma istotne znaczenie dla licznych pracowników placówek handlowych oraz dla klientów. Orzekający w tej sprawie sędzia Dominik Czeszkiewicz uzasadnił swoje orzeczenie w sposób pozwalający zrozumieć motywy, którymi się kierował. Zgodnie bowiem tutaj, jak wspominał obrońca, z artykułem 135 Kodeksu Wykroczeń odpowiedzialności karnej podlega ten, kto zajmując się sprzedażą towarów, jest umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży towarów. Czyli pani zajmowała się sprzedażą towarów i obwiniona odmówiła sprzedaży i to fakt, jednak czy zrobiła to bez uzasadnionej przyczyny? Otóż nie. Sama wyjaśniła, że miała świadomość panującej pandemii i konieczności noszenia w sklepie maseczek ochronnych. Dodatkowo o nakazie maseczek w sklepach decydował kierownik, któremu pani podlega przecież służbowo. I powyższe w ocenie sądu było właśnie tą uzasadnioną przyczyną, dla której pani odmówiła pokrzywdzonej sprzedaży towarów i dodajmy, to była przyczyna obiektywna. Sędzia rozważył jeszcze jedną kwestię. Czy noszenie maseczki jest obowiązkowe w urzędach, w sądach, w szkołach, w miejscach użyteczności publicznej? Czy można komuś zabronić wejścia do urzędów, w tym do sądu, bo nie ma przy sobie maseczki? Te kwestie budzą wątpliwości i muszą zostać rozstrzygnięte przez ustawodawcę, pamiętając, że wszelkie ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności praw innych osób. To jest artykuł 31 ust. 3 Konstytucji. Naruszanie konstytucji zawsze kończy się chaosem, za który i tak na końcu płacą obywatele. Z ust sędziego padło też takie stwierdzenie. Obowiązek noszenia maseczek nie ma podstaw prawnych, mimo że niewątpliwie samo noszenie maseczek jest zasadne. Sąd tego w ogóle nie kwestionuje. Co istotne, aktualnie obowiązujące rozporządzenie nie zwalnia z noszenia osłon osób mających kłopoty zdrowotne, chyba że są to całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim. Zwolnienie dotyczy też osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.